Dziś będzie odcinek o łapaniu kraba. Ej, taki to pożyje. Ale śniadanie. Skąd masz takie śniadanie? Mogę tylko ten sosik spróbować? Nie, no, tam tylko... masz. No, fale są duże. Nie wiem skąd te fale, bo nigdy tutaj takich wielkich fal nie było, ale tym razem są właśnie. Od paru dni już są takie duże. Kupiliśmy taki owoc, który ja widziałam pierwszy raz i go wzięłam. Jeszcze nie wiem jak się nazywa i co to w ogóle jest, jak smakuje. Dzisiaj mam poważne zadanie, poważne rzeczy do ubrania, także poważne zadanie do wykonania. Właśnie prasuję sobie koszulę. Koszuli nie miałem na sobie już od miesięcy. Nie wiem kiedy ostatni raz, a na pewno nie w Tajlandii. Tutaj chodzi się tylko w krótkich spodenkach, koszulce lub bez, najlepiej to klapki i praktycznie to wszystko. A koszulę zakłada się naprawdę chyba na jakieś szczególne okazje, a dzisiaj nie ma szczególnej okazji, ale koszulę prasuję i zakładam. No i oczywiście mówię tylko o sobie, że to ja nie chodzę tutaj w koszuli, no bo inne osoby oczywiście mogą sobie chodzić codziennie w koszulach, jeśli tylko chcą, bo to nie jest tak, że w Tajlandii jest zakaz noszenia koszul, albo że trzeba koszulę nosić tylko od święta. Nie, nie, nie. Tylko, że ja po prostu źle się czuję w koszulach i tak. Ale tą koszulę mam kupioną właśnie tutaj w Tajlandii. Pamiętasz, gdzie to było? Na Bzarze. Na wiosnę. Albo nie! To było jeszcze na koniec roku, bo to na Sylwestra miałeś. No. Tak, chyba rok temu jakoś na Sylwestra. No. I teraz zbliżamy się do Sylwestra i znowu drugi raz zakładam koszulę. Teraz trzeba kupić następną. Ja pierniczę, ale się dziwnie czuję. Co ja mam z tym zrobić teraz? Nie, no ja wolałbym chyba jednak koszulkę na ramionczkach. Sportową. Sportową przede wszystkim. Ale pięknie wyglądasz. A tak, a ten guzik... Emma! Ten guzik mam jeszcze na przykład porozumieć? Chodź, powiedz, tacie, co ma zrobić z guzikiem? Emma! Czy ten guzik ma być rozpięty czy zapięty? Dajcie znać w komentarzach, czy ten guzik to lepiej zapiąć jeszcze czy nie, czy zostawić taki rozpięty. Jakbyś miał większe mięśnie, Mati, to byś musiał rozpiąć, ale na razie czy to... lepiej rozpiąć? Większe mięśnie, więcej rozpiętych guzików. A mniejsze mięśnie to więcej zapiętych? To co, to zapiąć go? Czekaj, popatrz. Tak jest najlepiej. Tak jest najlepiej? Dobra. No, chyba tak. No dobra. Mam tu jeszcze nawet taką perfumę, co sobie kiedyś kupiłem. Znaczy, ta żona mi kupiła. Mogę się trochę popsikać jeszcze taką perfumą, bo się dawno nie wsikałem. Jezu, to aż tyle, teraz na cały miesiąc. Muszę nadrobić. Mhm. A w ogóle to idziemy... Nigdzie nie idziemy. Przed idziemy siebie. Po prostu przed siebie. Takie rzeczy. Dobra, zamykamy balkon, wrota. Piękna pogoda, piękne góry. Można iść się przejść. Ale jest takie światło, że bardziej widać właśnie te góry niż ciebie, no ale to dobrze właśnie. Spoko, to nic. No, a teraz ładnie to wygląda. O, kryptoakademia. Jeśli ktoś chce wejść na kryptoakademię, to będziemy coś tu może odświeżać. O, takie rzeczy. Kryptoakademia, jakby ktoś chciał coś o krypto sobie popatrzeć. Jeszcze ja się mogę pokazać trochę bliższe. Dobra. O, ja też tak. Trochę się starałam przypasować. Ja ci się kręcę. A ta saszetka będzie pasować do takich rzeczy, czy już nie? Co z tym zrobić? Gdzie to wyciągnąć teraz? Czy to tu, czy to gdzie? Jak to będzie? Nie, no tak chyba nie. No właśnie, tak nie. A jak? Co teraz z tym zrobić? No teraz... Co, bez saszetki trzeba było iść? Nie wiem, no ja mam, dlatego że ja nie mam koszuli. No właśnie, co tutaj? Nie, tak z siara. To nic, trzeba wziąć kasę do ręki. Do kieszeni. Niestety. Siano do kieszeni. Autem nie jedziemy, nie? Nie. No to dobra, to w sumie jeszcze potrzebuję to. No dobra, prawa jazdy nie potrzebujemy, klucz nie potrzebujemy. No to reszta zostaje w domu, saszetka zostaje w domu. No i właśnie, założyłem koszulę, tak się odstrzeliłem. A co mi pozostało? Śmieci nosić. Muszę śmieci nosić w tej koszuli. No ale żeby śmieci nosić, to też trzeba ładnie wyglądać. Ale dokładnie się dzisiaj oszczygłem i ogoliłem. Dajcie łapkę w górę za tego barbera i fryzjera. Fryzjer fajny. Idziemy właśnie wyrzucić śmieci i chyba coś zjeść, nie? Tak. Jak się odstrzeliliśmy, będziemy wyrzucić śmieci. lewą. Ej, ja sobie kupiłem buty w miarę szybko. 100 sklepów, miesiąc czasu i buty miałem. Tak, no i jeszcze w miarę szybko. No, a co chciałem tylko powiedzieć, nie ma tu jak wyjść na lody, na miasto i kawę i trafić do galerii, mierzyć buty. Patrzcie, jakie tutaj są te homary. To homary, no takie lobstery, homary. Nie wiem, kurczę, no ale ten taki wielki. Ale nie o tym chciałem teraz powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że ja wielki fan rybek. Zawsze sobie chciałem zrobić takie coś, takie, żeby mi się woda przelewała z jednego akwarium do drugiego. I nigdy sobie tego nie zrobiłem. A tutaj, bo nigdy też tego nie widziałem, żeby to tak fajnie gdzieś działało. A tutaj właśnie jest tak zrobione. No nic, tylko trzeba założyć nowe akwarium, nowe rybki i zrobić sobie taki system samoczyszczącej się wody i w ogóle. No ogromne są, nie? Ej, tam są drożdżówki, ty mówię, że masz się na drożdżówki.
drożdżówkę. No, a dzisiaj w ogóle obudziłem się z chęcią na drożdżówkę. Ja takiej chęci nie miałem nigdy w życiu chyba, a dzisiaj się obudziłem z chęcią na drożdżówkę. A teraz jesteśmy właśnie w takim miejscu, no, w Central Patong. Central Patong, kiedyś chodziliśmy do Central Festival Pattaya, teraz chodzimy do Central Festival Patong. A taka malutka galeria, ale w sumie tutaj to miejsce, gdzie można coś zjeść, to całkiem spore, całkiem spore. Tam jakieś prime burgery, szaszłyczki, piersi z kurczaczka, jakieś coś, no. Wygląda to wszystko w miarę fajnie. O Jezus, jaki świat drożdżówek. O Jezu, nie wiedziałem, że w Tajlandii można kupić tyle różnych bułek. To tu jakieś z kiełbaską, jakieś takie coś francuskie właśnie z rzeczami. Tutaj na słodko, taką, na taką właśnie miałem coś ochotę. Tylko jakby jeszcze trochę dżemu tutaj było, to już by było idealnie. No, tu mini pizza, tu mini jakieś te hot dogi. Ale fajne rzeczy tutaj ale są. Takie coś, co ja robiłam z Wojkiem. No, z Wojkiem Karolem takie robiłaś, no. Z Warszawy. Pozdrawiamy wujka Karolę i ciocię Kasię i Kubę. Ale piękne. Patrz, tutaj normalnie jak chleb jakiś taki polski, 125 batów. Patrzcie na to. Taki mały chlebek. To jest, Jezus Maria, bardzo mały chlebek. No bo u nas kosztuje 3 złote, ten, a tutaj kosztuje 10. No, jak 10? 12. A tutaj masz prawie 14-15 zł. Taki mały chlebek ciemny kosztuje prawie 15 zł. A takie, takie buchenek, że ją go sam zjadł na śniadanie. Naprawdę bardzo małe są po no 9 razy 3, 2, no 11, 12 zł. No. Kajzelka w Poplandzie, ile my płacimy za kajzelkę? No, złotówkę. No, no tu jest, no a dobra, tutaj połowę, jest no to po 4 zł, no drogie. No chleb jest tutaj bardzo drogi. A tutaj taki chlebek za 300 prawie batów, 40 zł za ten bochenek. Ja pierdzielę. Dobrze, że to takie niezdrowe i tego nie wolno jeść. Dobrze, że chleb jest niezdrowy, no, i nie jem. No, właśnie to powiedziałem, no ale dobra, okej. Okay. No nie, no spoko, spoko. A, zapomniałem tylko powiedzieć, że te takie piękne bułeczki, które są z takim ładnym tutaj czekoladką, kosztują 10 zł za sztukę, taka mała. Honey Baked Ham, szynka z miodem, no wygląda nieźle. Tutaj ładnie te mięska wyglądają, ładnie, ładnie. No szybciutko, szybciutko chować te skuterki, bo pan policjant już łańcuch spod siedzenia wyciągnął. Ma już łańcuch. Schował? Nie, wyciąga z powrotem. Wyciąga i będziemy zawijać po tory. No widzicie, nie parkujcie skuterów na takich liniach, zaraz wam pokażę. O tutaj są takie linie, widzicie? Czerwona, biała. Jak są takie linie czerwono-białe, to tutaj nie wolno parkować. Zobaczcie, tutaj też. Widzicie, jak jest pomalowane? To jest zakaz parkowania w tym miejscu. Ale nowe osoby o tym nie wiedzą. Parkują w każdym miejscu, gdzie się da, bo miejsca ogólnie dużo do parkowania nie ma. O kurde, nie wiem, czy mnie będzie słychać. A później są mandaciki. Nic więcej, tylko mandaciki, tylko hajs. Tam później pan policjant przypnie do tego łańcucha taką karteczkę, no taki mandacik zwykły, tam napisze, gdzie się trzeba zgłosić, a pewnie do pierwszego lepszego posterunku policji, taki, który jest przy drodze, nie, że tam gdzieś, wiecie, i trzeba iść na policję, tylko w ogóle spotkać gdzieś jakiegoś policjanta. No i po tym, jak się właśnie zgłosicie, opłacicie mandacik, no to skuter wam zostanie odpięty i można jechać dalej. Kurczę, ale tutaj remonty, jak byliśmy tutaj 2 lata temu, to było wszystko zalane wodą, fontanny, piękne, tyle ludzi, to było tak dużo ludzi akurat w tym miejscu. Tutaj było bardzo też takiego jedzenia dużo, no, sklepów, galeria, jakieś tam kosmetyczne takie, wiecie, rzeczy, fryzjerzy i w ogóle paznokcie, te sprawy, kosmetyczki. No kurde, wszystko w remontach, ja pierdzielę. Plac taki budowy się tutaj zrobił, że masakra. Po drodze z Pattayi na Phuket zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, gdzie była taka knajpka właśnie jak to, Five Stars. Knajpka, przesadziłem, no taki street food gdzieś tam na stacji. I jedliśmy tam przepyszną pierś taką, nagrywałem to i pokazywałem, która była tak jakby owinięta najpierw trochę dratwą, no i później jakby uwędzona, upieczona i ta dratwa jakby ściągnięta i ona była naprawdę przepyszna. I całkowicie przez przypadek spotkaliśmy teraz właśnie Five Stars, gdzie są właśnie też te piersi tutaj na Phuket, na Patong. I nie możemy nie wziąć jednej i po prostu sobie jej nie zjeść. Mam pełną buzię, ale i tak muszę powiedzieć, bo ta pierś jest po prostu wyjątkowa. Ona jest naprawdę tak dobra, taka mięciutka, rozpływa się w ustach, po prostu jest przepyszna. I to są lody, nie? Ja uwielbiam, jak są na górze polewa, bo potem nie masz już lodu. A zostaje ci sama polewa i nie wiesz, czym masz to zjeść. No tak, ale to tylko są polewy na dole wtedy, kiedy bierzesz podwójną polewę. Jedną dają na dół, drugą dają na górę. Nie. Tak. A co, zdarza się, żeby była polewa tylko na dole? Nie. Zdarza tylko się, w podwójnej polewie. Na górę i na dole. Co? No. Tylko na dole nie, ale jak leją czasami tak jakoś, że jest i tu, i tu, i wszędzie. Nie wiem.
Ja tam mam taki zestaw, że biorę truskawkowy, do tego polewę osobno i sobie dozuję ile chcę. Gorąca czekolada w maku. Nie wiem w sumie, czy w Polsce jest. Pewnie jest, bo nigdy nie zamawialiśmy. Pyszne. A tutaj to właśnie stosujemy. Naprawdę gorąca lana czekolada z maka. Polecam, bo ona jest ciepła i tak nie twardnie, jak nie rozdają czekolady. Najlepsze lody. No i złapał nas mega mocny deszcz. Naprawdę leje bardzo mocno. Kurde, kiedy ta pogoda się w końcu zrobi taka, jak powinna. Ale przy okazji pokażę wam przeogromne krewetki, że ja chyba jeszcze takich wielkich krewetek nie widziałem. Są normalnie takie ogromne krewetki, że ja takich wielkich nie widziałem, no naprawdę. Tutaj jakie też ogromne te lobstery, homary, czy co to jest. Ale się tłucze, a tam jest rekin. No, takie mają tutaj fajne te owoce morza. Fajne, fajne. Jak ktoś ma ochotę przyjść na owoce morza, to chyba polecam tutaj. Chociaż jeszcze nie jadłem, ale wyglądają pięknie. Są naprzeciwko Bangla Boxing Stadium. I jeszcze tutaj jest taki market z owocami, który znajduje się tam w środku, w tym budynku. Emi bierze jeszcze jakiegoś szejka chyba arbuzowego. A tutaj jest ziółeczko. Tam ziółeczko. A ale co jaki? Gliniaczki i bakety. A, poczekaj. A jaki ten szejk będzie dzisiaj, Emi? Arbuz? Watermelon. A, watermelon, okej. Okay. A tu mamy koktajle. A, bakety to wiadereczka takie duże. Dobra. 129 i koktajle 89. No. Emi, twój szejk widzę już jest gotowy. Twój watermelon już idzie do ciebie. A my wzięliśmy w końcu sobie jedno mojito na pół. Sprawdzimy, czy mają dobre. A fajne są tutaj jeszcze właśnie takie te... Thank you. Takie, kurde, takie uchwyciki, jak zamiast reklamówka, to tylko taki kawałeczek. No chociaż tyle dobrze, że nie marnowane aż na całą reklamówkę, tylko taki uchwycik na plastikowe kubeczki. To jest akurat fajne i pomysłowe. Fajne, bo ten... Fajnie się to niesie, nie? No. Nie grzeje, nie? Nie, ale nie wyśliźnie się, nie? A, no też się nie wyśliźnie, no tak. Pani, jak zrobiłam, to jest sam arbuz. Spróbuj. Tak? Bez cukru. Ja pierdzielę, ale dobry. Wow. Ale ma dobrego arbuza. Ale pyszne. Naprawdę, Emi. Bardzo pyszny. Bardzo dobry. Kurde, już tak tutaj siedzimy 15, może 20 minut i czekamy, aż ten deszcz przestanie padać. No bo jak się tutaj ruszyć? No a tu cały czas leje. Ja pierdzielę. No mam nadzieję, że za chwilę przestanie, no bo już nie chce nam się tutaj siedzieć, stać w miejscu. Nogi już nie bolą. A głośno od tego deszczu znowu zaczyna coraz mocniej lać. Yeah. Brak perspektyw pogodowych. Ja po prostu takich głodomorów na świecie nie widziałem. Jedzą już od 3 godzin. I jeszcze im mało. Ty? Ja jem dopiero pierwszy posiłek dzisiaj. Tak, pierwszy posiłek. Nie. I polecam pierogi. Tym razem steam, takie na parze, niesmażone, u takich znajomych jednych, których znaleźliśmy, co szukaliśmy ich ostatnio, ale ich nie znaleźliśmy, bo byliśmy na innym miejscu, teraz są gdzie indziej. Jezu, jak one jedzą. Cały tok, Jezu. Zaraz zwróci wszystko z powrotem. Przejdziemy pomału do domu, no bo ileż tam można siedzieć. Wypiliśmy 2 mojito, najpierw jedno na pół, później drugie na pół, żeby ten deszcz przeczekać. No i idziemy do domu, ale przed nami takie czarne chmury, że to w telefonie tutaj na ekranie telewizora, czy laptopa, czy telefonu tego tak nie widać. Ale w rzeczywistości tam normalnie jest tak ciemno, że grad i jakiś śnieg, jeszcze nie wiadomo co w Polsce, gdyby teraz tak było. Nie wiem co nas czeka, mam nadzieję, że... jakoś dojdziemy do tego domu. Ogólnie to dzieje się coraz gorzej. Oh my gosh. Emi, no i to się nazywa przygoda, co? Ale się tam wiatka trafiła. No ale dobra i taka, powiem wam, że... no wręcz idealna na taką pogodę. Bo przed chwilą nic nie padało. A teraz się tak rozlało znowu. Masakra. Dogonił nas ten deszcz. Ale spokojnie, mamy się gdzie schować. Worki jakieś. Worki, nie wiem co za worki, w każdym razie chronią nas przed deszczem.